druk 597. Przepraszamy, że zarząd to przygotował, ale to się wzięło stąd, że komisja po prostu poprosiła nas o to, żeby przygotować, bo zarząd jeszcze był, a tak naprawdę no, nie, jakby idziemy zawsze na rękę każdej komisji, która nie chce się zwoływać dzień czy dwa przed sesją. Uwaga tylko drobna, nie macie tego Państwo wydrukowanego, dlatego że to jest autopoprawka jeszcze na dzisiejszym zarządzie, a wydrukowaliśmy dosłownie to w tym całym czasie drukowaliśmy, a zobaczyliśmy, że powinno być tytuł. Uchwała w sprawie zadań priorytetowych dzielnicy siódmej, a nie zmiany zadania priorytetowego. To tylko taka różnica, to jest bardzo bardziej taki pisarski błąd. I w paragrafie 1 rezygnuje się z zadania pod nazwą program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej, alergia na środowiskowe, alergeny naturalne i chemiczne. W paragrafie 2 przeznacza się 8 tysięcy zamiast tych 12, żeby była sprawa jasna, na rozpoznanie dysplazji stawów biodrowych wśród niemowląt. Wzięło się to z bardzo prostej rzeczy, no, na te alergeny i tak dalej. Jest bardzo dużo pieniędzy w programie miejskim i nasze pieniądze nie byłyby wykorzystane, bo po prostu według przeniesów pana przewodniczącego może on to rozwinie. Byliśmy na zaproszeniu na spotkanie z biurą, była delegacja, była nie teraz. Sprawa była taka, że jest problem z realizacją, z tego programu, ponieważ nie ma chętnych oferentów na realizację tego programu, nawet na poziomie miejskim. W związku z tym wszystkie dzielnice zostały zgłoszone, które zdecydowały się na ten program, o rozważenie ponownie. Oczywiście mogliśmy go zostawić, ale z ogromną, bardzo dużym prawdopodobieństwem to zadanie nie było wtedy wykonane. Biuro zasugerowało, co poparliśmy, przynajmniej osoby, które były na delegacji, że jest zapotrzebowanie na badania stawu biodrowych niemowląt, a przy okazji postanawiamy na, m.in. na kwestii na przykład bulwaru rodlaczej czy innych zamierzeń. Troszkę to oszczędzić, dlatego że uznaliśmy, że być może nie będzie potrzeby 18 tysiąca realizować tego programu zdrowotnego. Jeżeli Państwo mają inne zdania na ten temat, to możecie Państwo głosować inaczej i zgłaszać poprawki. Kto z Państwa ma jakieś uwagi? Kto z Państwa jest za przyjęciem uwagi proponowanej zmiany? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję.